Kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska połączy Polaków i zreformuje sądownictwo. Przekonywali członkowie Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji prasowej w Policach. Radni miejscy i powiatowi koalicji ogłosili oficjalnie rozpoczęcie kampanii wyborczej w Policach. Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu wszystkich do głosowania, do pójścia do wyborów, do urn i głosowania na swoich kandydatów. Oczywiście tutaj jak najbardziej my zachęcamy do głosowania na naszą kandydatką, panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale tak czy inaczej zachęcamy każdego obywatela w Polsce, w powiecie polickim do pójścia na wybory, bo to są naprawdę kluczowe, bardzo ważne wybory z punktu widzenia całego naszego kraju. Koalicja zachęca do współpracy z lokalnym sztabem wyborczym. Planują także spotkania z mieszkańcami na terenie całego powiatu. Koalicja Obywatelska w całej Polsce ma do zebrania 100 tysięcy podpisów poparcia. My wiemy, że to jest bardzo ważna kampania. Wiemy, że musimy dzisiaj wybrać prezydenta, który będzie stał po stronie prawa, będzie takim strażnikiem, będzie strażnikiem prawa, konstytucji. Ale idziemy teraz w kampanię ponad 90 dni po to, żeby wygrać. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej ma zająć się między innymi tematem reformy sądownictwa. Ale czy jako prezydent ma takie kompetencje? Koalicja jest przekonana, że tak, ponieważ prezydent może inicjować ustawy, które będą jakimś elementem łączącym i elementem, który spowoduje, że reforma sądownictwa będzie mniej upolityczniona, bo prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków i musi brać pod uwagę interesy wszystkich Polaków. Opozycja popiera reformę sądownictwa, ale nie w takim kształcie, który proponuje partia rządząca. Reforma sądownictwa najbardziej jest potrzebna, żeby skrócić czas oczekiwania. Tutaj jest największe pole do popisu. W tej chwili ten czas się wydłużył, nie skrócił. Nie mówimy o żadnej reformie, mówimy wyłącznie o wymianie kadr na swoich. Nie może być prawda w sądownictwie, że są kadry nasze i wasze. To jest niedopuszczalne. Liczymy, że nowy prezydent to uporządkuje. Nie będziemy prowadzić kampanii agresywnej, jesteśmy nastawieni na ciężką pracę, podsumowuje Koalicja Obywatelska działająca w powiecie polickim. Zapewnia także, że kandydatka na prezydenta w okresie wyborczym pojawi się w Policach.